Panie marszałku, a widzę, że pan minister Woźniak już odszedł. Pani minister wyszedł, tak, no, ale jeżeli pan minister wyszedł doradzać pani Gronkiewicz-Waltz, to go usprawiedliwiamy, problem jest poważny. Proszę Wysokiej Izby, ja to tak po chłopsku zachodzę w głowę, jak to jest w tej Rzeczpospolitej, że wszędzie na świecie śmieci są jednym z najbardziej lukratywnych interesów, biznesu, jak mówią Amerykanie, a w Polsce to jest tylko jeden wielki kłopot. No bo oto mamy taką sytuację. Po dwóch latach zastanowień w szachowym niedoczasie, a wiadomo, że w niedoczasie się robi głupie ruchy albo niemądre. Rozwiązujemy problem z realizacją dyrektywy, bo to grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi. Wprowadzamy ustawę śmieciową, tą wstępną, wielką, która jest tak nieracjonalna, że strach pomyśleć, jacy to stracezy rządowi i doradcy do spraw wizerunku premiera i poszczególnych ministrów doradzili takie rozwiązania. Bo przecież będzie skutkować nie tylko wielkimi problemami, ale utratą zaufania politycznego przez ten rząd. Mamy sytuację, w której trzeba uszczelnić ważny problem no, odzysku i utylizacji niektórych odpadków. Proszę Państwa, mówił pan minister Woźniak, że trzeba system uszczelnić, bo są lewe faktury. Wszystko prawda, to zgoda. No ale przecież, proszę Państwa, jeżeli jest taka sytuacja od wielu lat i wszyscy na zewnątrz, mądrzejsi od nas, potrafią ten problem rozwiązać, a my nie potrafimy, to ja tutaj z czcigodnym senatorem Jackowskim proponuję takie rozwiązanie czcigodnemu rządowi. My we dwójkę założymy konsorcjum, wy nam dacie wyłączność i my gwarantujemy, że po roku państwo będzie miało ogromne zyski, żadnych kłopotów, a my dodatkowo zrezygnujemy z mandatów, nie będziemy stanowili tu kłopotu politycznego i staniemy się multimilionerami. Daję słowo honoru, że to zrobimy, dajcie nam tylko wyłączność na rozwiązanie tego problemu. Chcę przez to powiedzieć, że uważam, że za całym tym problemem stoi strategiczna indolencja i niedowład intelektualny. Ten problem jest do rozwiązania w każdym kraju, za wyjątkiem naszego. Co prawda trzeba powiedzieć, że jest taka grupa zawodowa, która nigdy nie przegrała strajku. To są śmieciarze wywożący śmieci. Są przykłady, że po okresie prohibicji, kiedy największymi zyskami był lewy obrót alkoholem, po narkotykach mafie siadły przede wszystkim na śmieciach, bo to jest najbardziej lukratywny interes, a więc są tu pewnie naciski takie, którym trudno się, że tak powiem, uniknąć, zwłaszcza w gremiach liberalnych związanych z kierownictwem tego rządu. No ale proszę Państwa, jeżeli słyszę, że w gminach terenowych przyjmuje się wskaźnik służący do obliczenia opłaty za wywóz śmieci, zużycie wody, no to śmiech pusty mnie ogarnia. Dlaczego tak się robi? Ano dlatego, że ustawodawca, czytaj rząd i większość rządząca, dał taką możliwość. No dał taką możliwość. I w związku z tym rolnik X, który ma 500 krów, pisze: weźcie pod uwagę, że ja to poję te krowy i 3000 litrów wody to muszę zużyć na samopojenie i w związku z tym wyłączcie mnie z tego systemu, dajcie mi inne rozwiązanie. Zanim ta procedura dotrze, to pojawiają się poważne problemy ekonomiczne i piszą pisma, że wpiszemy pana na wstępie do rejestru dłużników, który ma takie konsekwencje, że taki człowiek nie może korzystać z dalszego kredytu. A w tym przypadku co? Jest lepiej? No proszę Państwa, ja rozumiem, że są różne obiektywne okoliczności. Musi natomiast decydować mechanizm ekonomiczny, bo jeżeli wszędzie na świecie opłaca się recykling i odzyskiwanie surowców wtórnych ze śmieci, to u nas też się musi opłacać, chyba że się tworzy takie rozwiązania, które to uniemożliwiają albo nie
nie eliminując z rynku szarej czy wręcz kryminalnej strefy, jak to ostatnio pokazano, chyba że za tą szarą strefą stoją funkcjonariusze służb specjalnych, byli albo nie daj Boże obecni, albo jakieś inne ciemne siły, które na całym tym interesie zarobią. Proszę Państwa, rozum podpowiada następujący mechanizm. Jeżeli do tej pory system funkcjonował na określonych zasadach i kreował odpowiednią cenę za wywóz śmieci, to przy założeniu, że wszyscy teraz będą śmieci musieli wywozić i że będą ulgi za segregację śmieci, jednostkowa cena za wywóz musi spaść, a rośnie. No i dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego tak się dzieje, że dano tyle możliwości różnym dzielnym samorządowcom. Jedni chcą na tym zrobić interes poprzez firmy komunalne, a drudzy tworzą takie warunki przetargowe, widzę Warszawa, no żeby zarobili ci, co trzeba. No a potem jakiś Bogu ducha winny, no albo częściowo tylko winny podurzędnik traci posadę, żeby stworzyć wrażenie, że tutaj słuszna władza działa jak należy. Dlatego ja osobiście będę głosował przeciwko temu rozwiązaniu, bo uważam, że chociaż pewnie intencje były słuszne, to nie rozwiązuje to kluczowego problemu opłacalności recyklingu. Jeżeli się opłaca sprowadzać makulaturę z Chin, wielkiej amerykańskiej firmie produkującej u nas papier i przetwory z papieru, to musi się u nas opłacać skupować makulaturę, żeby wyeliminować koszty transportu, jakie stoją za sprowadzaniem tych półproduktów z oddalonych obszarów. W środku, wewnątrz, między tymi dwoma stwierdzeniami jest obszar dla organizatorów tego systemu, czyli tych podmiotów, które tworzą rozwiązania ustawowe, formalne i wreszcie tych, którzy organizują to na dole w gminach. Tymczasem, co by nasz rząd nie zrobił, to kończy się po pierwsze niezadowoleniem społecznym, po drugie quasi-podatkiem, czyli podniesieniem opłat, które zwiększają koszty, jakie społeczność polska z tego tytułu ponosi. I jeszcze pojawiają się, pomimo tak zwanego uszczelniania obszaru, różne podmioty działające w szarej strefie, często powiązane z tymi, którzy powinni zajmować się ściganiem. Panie ministrze, Wysoka Izbo, przy okazji chciałem prosić pana ministra Woźniaka, którego cenię z innych, że tak powiem, w związku z innymi zagadnieniami i jego poglądami na ten temat, żeby zwrócił rząd szczególną uwagę za pośrednictwem pana ministra na to, co się dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej. Bo po burzliwej debacie w Niemczech władze tamtejsze odeszły od promowania rozwiązań wydobycia gazu łupkowego na miejscu. Moim zdaniem to będzie oznaczać próbę zablokowania na poziomie Unii Europejskiej wydobycia gazu łupkowego w Polsce i zmniejszy możliwości, jedna z ostatnich możliwości jakiegoś racjonalnego podnoszenia stopy życiowej i zmniejszenia uzależnienia od niektórych dostawców zewnętrznych. Ten problem należy, że tak powiem, szczególnie w tej chwili potraktować poważnie. Tym bardziej, że pojawiają się rozwiązania technologiczne wychodzące naprzeciw oczekiwaniom czy pseudo-oczekiwaniom niektórych obrońców środowiska z Unii Europejskiej, że można to szczelinowanie wykonywać przy pomocy dwutlenku węgla, który stał się w sposób idiotyczny głównym wrogiem cywilizacji ludzkiej, ograniczając zdolności konkurencji Unii Europejskiej, a zwłaszcza Polski. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę, żeby ten problem śmieci, który wszędzie na świecie potrafią rozwiązać, potrafiła także rozwiązać Polska. No i jak powiedziałem na wstępie, nasza oferta z panem senatorem Jackowskim jest poważna. Jeżeli dacie nam wyłączność w ciągu, wy załatwialiście to 2,5 roku, a my to załatwimy za pół roku. Załatwimy za pół roku, staniemy się bardzo bogatymi ludźmi, nie podniesiemy cen i jednocześnie rząd, państwo polskie uzyska z tego dodatkowe dochody. Dziękuję za uwagę.